była żoną przeklętego króla, którego obwiniano o wszystkie klęski, jakie spotykały Polskę przez kolejne stulecia. Żadnej innej władczyni korona nie przyniosła tak mało szczęścia. Straciła władzę i nie była w stanie zapobiec skrytobójczej śmierci męża. Nie uratowała nawet syna, otrutego przez tych, którzy nie chcieli dopuścić, by zasiadł na tronie. Dzisiaj w wielkiej historii z Kamilem Janickim jedyna polska królowa, której imienia nie znamy. Drugi taki przypadek nie zdarzył się w naszych dziejach. O poszczególnych królowych Polski wiadomo mniej lub więcej, ale tylko o żonie Bolesława Śmiałego można powiedzieć, że jest zupełną zagadką. O istnieniu tajemniczej władczyni poinformował Gal Anonim. Zrobił to lakonicznie i z pominięciem jakichkolwiek szczegółów pozwalających zidentyfikować kobietę. Do zaślubin musiało dojść w latach 60. XI wieku, gdy książę był jeszcze młokosem. Wiadomo też, że władczyni wkrótce urodziła syna. Poza tym jednak jej biografia zawiera głównie białe plamy. Następcy Gal Anonima w ogóle nie interesowali się postacią żony Bolesława Śmiałego. Wspomniał o niej dopiero Jan Długosz, człowiek tworzący przeszło 300 lat później i znany z tendencji do zmyśleń oraz do łączenia faktów w istocie nie mających ze sobą nic wspólnego. Długosz ni stąd ni zowąd stwierdził, że Bolesław pojął za żonę córkę księcia Rusi, jedynaczkę, której przypadła w spadku po ojcu wielka część kraju. Podał kilka dat z jej życia, a także imię kobiety – Wyszesława. Problem w tym, że żadne wiarygodne źródła nie potwierdzają istnienia takiej postaci. Nie wiadomo, kto dokładnie miałby być jej ojcem, a informacja o rzekomym spadku i jedynactwie brzmi wybitnie bałamutnie. Zwłaszcza, że na Rusi nie godzono się z dziedziczeniem tronów i ziem przez kobiety. Nie da się zupełnie wykluczyć, że Długosz dysponował jakimś dzisiaj zaginionym źródłem. Niemal wszyscy historycy, którzy badali ten temat, sądzą jednak, że kronikarzowi nie można dawać wiary i że Wyszesława to tylko owoc jego wybujałej wyobraźni. W ostatnich latach żony Bolesława szukano w innych miejscach, m.in. w Czechach i w Danii. Jeden badacz próbował też przemianować ją z Wyszesławy na Agnieszkę, ale jego karkołomne wywody spotkały się głównie z szyderstwami. Wobec braku tropów naukowcy są zdani co najwyżej na luźne dywagacje. Profesor Krzysztof Benyskiewicz stwierdził z rezygnacją. Trudno dziś rozstrzygać, czy pamięć królowej przyćmiły tragedie rodzinne, wybryki porywczego męża, opieszałość kronikarzy, czy też najzwyklejszy przypadek. Niezależnie co było przyczyną, efekt jest oczywisty. Drugą polską królową zupełnie wymazano z historii. Szkoda, bo losy musiała mieć wprost powieściowe. Była żoną władcy słynącego z zapalczywości, nienasyconej ambicji i dumy. U jego boku niewątpliwie dostąpiła zaszczytu koronacji. Bolesław samowolnie wyniósł się do rangi króla, obyczaj epoki stanowił zaś, że wraz z mężczyznami koronowano także ich małżonki. Kiedy po uśmierceniu krakowskiego biskupa Bolesław został przegnany z kraju, królowa razem z nim wyruszyła na Węgry. Mąż rychło zginął w niejasnych okolicznościach. Ona zaś, po latach poniewierki, wróciła do Polski wraz z dobiegającym dorosłości synem, Mieszkiem. Nad Wisłę zawitała ponownie w 1086 roku. Nie zaznała tu spokoju. Już 3 lata później jej syn został otruty z polecenia politycznych konkurentów. To właśnie opowiadając o żałosnym zgonie dynasty, Gal Anonim wspomniał krótko o dawnej królowej. Pisał: biedna matka, gdy w sarkofagu składano szczątki nieodżałowanego chłopca, przez godzinę leżała jakby umarła. Bez tchu i bez życia. I dopiero po egzekwiach biskupi ocucili ją wachlarzami i zimną wodą. Bibliografię znajdziesz w opisie poniżej. Jeśli natomiast podoba Ci się to, co robię, zostaw swój komentarz, polub materiał, a najlepiej zasubskrybuj Wielką Historię. Możesz też obejrzeć mój wcześniejszy film, poświęcony najgorszym oskarżeniom rzucanym pod adresem Bolesława Śmiałego.